Dobra. Dobra, wszystko się nagrywa, mikrofon działa. Pyk. Dobra, słuchajcie, dzisiaj przez cały czas mam problemy z połączeniem. Co chwila mi wyskakuje, że jest problem z połączeniem w trakcie gry i nie jestem w stanie nagrać dla was żadnego porządnego odcinka. Chcę nagrać oczywiście odcinek z serii, wiecie co, czekajcie, z serii... Beczka Szmato! Ta, ale kurde, zajebiście to wyszło, nie? No chcę nagrać odcinek z serii Beczka Szmato, a póki co jest nie wypał Szmato, bo po prostu co chwila, kurczę, no przerywa mi w trakcie gry połączenie i do cholery jasnej nie da się płynnie niczego nagrać! Dobra, chwila! Beczka Szmato i... Zajmowałem ci killa, Szmato. No dobra, nieważne. Nie, już nie będę krzyczał Beczka Szmato. Nie, obraziłem się teraz w tej chwili. Dobra, dobra, szwagier, chodź do mnie. No chodź do mnie, chodź. I padł normalnie, padł jak... Zupełnie jak ja w tej chwili. Dobra, słuchajcie. Wczoraj był 500 film na moim kanale. Znaczy, nawet nie wiedziałem, że będzie 500 film na kanale. I czekajcie, będzie Beczka Szmato! No kurde, nic z tego nie wyszło. Dobra, teraz Beczka Szmato! No i kurde, kolejny nie wypał, nie? Kolejny nie wypał Szmato, nie? Wczoraj dopiero się zorientowałem, że jest 500 film na moim kanale. I w sumie nawet nie przygotowałem żadnego specjalnego odcinka. Chociaż ten wczorajszy odcinek miał 20 parę minut. Kupiłem sobie jakieś specjalne polewkowe bronie, specjalnie tylko włączyłem ten odcinek. Także był to jakiś tam specjał i czekajcie, o! Kurde, no, beczka Szmato i... Proszę, dostarczony prosto pod moje jądra, nie? Piękny kibak na zakończenie, kurde, jego przygody z kampieniem na kościele. Cholerne mandosy, normalnie. No, dobra, czekajcie. Jest beczka gotowa i... Beczka sz... Beczka Szmato, no. Piękne po prostu. Ślicznie to wychodzi, nie? Kurczę, od razu się humor poprawia, jak parę beczek porządnie wejdzie. Po prostu zajebiście. Bo naprawdę to, co przeżyłem przez parę ostatnich rund, to była tragedia, nie? Chyba ze 3 czy 4 razy próbowałem nagrać komentarz. W ogóle chyba Handela spotkałem w trakcie nagrywania. Ale nie wiem, czy to był on, bo do niego pisałem, a on się nie odzywa, więc to prawdopodobnie nie był Handel, ale nazywa się Handel 7. No chyba, że to L to było na przykład duże I i w taki sposób próbował oszukać, że to jest Handel 7. Nie wiem, niektórzy tak potrafią robić. Ale to chyba raczej nie był Handel 7, bo jakby to był Handel 7, to by się do mnie odezwał i powiedziałby: o, Kruszakus, może wspólne nocne nagrywanie z Kruszakusem. No tak, ging. O, haha, dobra, teraz tego kolesia pociśniemy i... No wytyfy! No kurde, no, jak on mnie zauważył? Przecież nikt nie widział. Ale kurczę, no, jakby to był Handel, to by się przynajmniej odezwał, nie? Może jakieś piwko na TeamSpeaku, może ponagrywamy wspólne odcinki. Dobra, teraz pociśniemy tego kolei. No, co za kurwa z Tonikiem, no? Dobra, czekaj, no, masz beczkę i... No cholera, nie wyszło. Ale kurde, fajnie byłoby coś znowu z Handelem ponagrywać, bo te nasze... Oj, dobra, delikatny lag był, nieważne. Dobra, no, wybuchaj, no. I... Ha! Dorwałem tego kolesia. Masz Szmato z Tonikiem. No i ogólnie po prostu ten. Fajnie byłoby znowu coś ponagrywać z Handelem, te nasze wspólne odcinki, nocne granie. Praktycznie już rok minął, odkąd ostatni raz to robiliśmy. Chyba ostatni raz to... No, znaczy nie rok, prawie rok w sumie. W marcu to robiliśmy chyba po raz ostatni. A potem wszyscy wiemy, jak to było. Mi komputer zaczął się fajczyć i w ogóle. Potem powstało TFC i... I był jeden wielki bajzel, dramy na YouTubie w naszym BF świecie. I jak było dalej, sami wiecie, nie? Dostałem tylko ja i Handel z tych większych YouTuberów. Reszta poszła sobie w pizdu. Zostawili nas samych. No Minecrafta się teraz wybijają. No kurde, dobra. No co ty robisz, człowieku? Jedź na ten pieprzony roadblock. No dalej, no. Lubię placki. Aha, lubi placki. Zajebiście, nie? Ja też, o Jezus Maria. Polaki na serwerze. Polaczki przejmują ten serwer. Kurwa, tylko nie to. Jezus Maria, nie! Nie, tylko nie znowu to. Kurwa, zapierdolę ich wszystkich, kurwa. Kurwa, szmaty jebane. Kurna, nie cierpię. Kurna, nie cierpię tego po prostu. Cholera jasna, po tym co było w ostatnim odcinku z serii Beczka Szmato, to spodziewałem się, że zaraz też będzie jakiś rage quit.
wyzywanie się nawzajem na czacie i w ogóle. Wolę już nawet nie czytać czatu dalej, po prostu olewam to. Nie po tym, co się ostatnio działo, cholera jasna. Powinien był wtedy nagrać troszeczkę dłuższy odcinek, cholera, tam naprawdę fajne rzeczy. O, dobra, no, szwagier idziesz! I kurwa, no wytyfy! Kurde, to... co, nie, coś dziwnego. Dobra, nieważne. W każdym razie beczka szmato i... Dobra, nie wyszło troszeczkę. Dobra, jeszcze jedna beczka szmato i... A, wolisz od szmato. No, dobra, o, to jest ten Polaczek i... Hehe, padłeś, Polaczku, co ty na to? Dobra. Witaj w beczka szmato. Dobra, oj, dobra, szwagier chodź i... Kurde, nie wyszło, no. Cholera jasna. Bywa. Dobra, no to... Deadnęliśmy, ale kurde, chuj z tym. Piękny rocket jump, prawie się zabiłem, nieważne, idziemy po prostu na pełnej kurwie w nich napierdalać. No daj, chodź tu do mnie, szwagier, no chodź. I kurde, zblastowali mi go, noc. Nawet nie mogę porządnie beczki wykonać w moim odcinku, nie? Dobra, bah, kurde, teleport na kościół i się nie udało, nie? Cholera. Jak ja mam robić poradnik z rocket jumpami, skoro sam nie potrafię porządnie ich wykonywać w tej chwili, nie? Cholera, jasno. O, czekaj. Beczka no kurde! Kolejny nie wypał! Cholera jasna! Te beczki nie są tanie, właśnie doładowałem sobie konto. Właśnie to, specjalnie. To będzie konto do odcinku na beczka szmato. Z hajsu z YouTube'a 12 złotych wydałem na funsy. Żeby mieć kurczę na właśnie te wszystkie odcinki. Kurwa, nie mogę się wysłowić. Dobra, czekajcie, tylko szwagra ścisnę. Dobra, chodź tu, no. No, dajesz, no. No kurwa, co jest, no? No to, no wytyfy! 12 poziom mnie tak ścisnął, serio? Kurwa, macie, jakiś aimboter pierdolony pewnie. Chuj z nim, dobra. Ale w każdym razie doładowałem sobie to konto całkiem przyjemnie. Mam chyba już 5000 funtów i wszystko po prostu będę wydawał na właśnie te wybuchowe beczki, także będziecie mieli regularnie odcinki z serii Beczka Szmato. Co wy na to? Ha? A, dobra, Airborne Assault będzie jakiś i nie było, cholera jasna, dobra. No daj, niech coś wybuchnie, no i... No kurde, podleczył się już, no co za... Tonikiem pewnie, hehe. Dobra, a, no daj, giniesz, a, zginął, dobra. Dobra, tutaj chyba jakiś szwagier był i... Ha, miałem rację, no i... No kurwa! No kurwa, wytyw! Ja pierdolę! Kolejny kurwa aimboter, no! Powiedzcie mi kurwa, że to nie był aimbot! Kurwa mać! Ja pierdolę! No kurwa, oczywiście, nie? Kurwa, już widać, że kurwa jakaś szemrana kurwa! Ja pierdolę! Kurwa mać! A już byłem taki szczęśliwy, nie? Zero emboterów, ale po prostu ostatnio to ścierwo znowu się pojawia, kurwa, w grach. Kurwa, jebane szmaciarze. Dobra. Wyżyjemy się, kurwa. Beczka, szmato i... Czekajcie, i... Piękny wolny i... O, kurwa, to było dobre, to było bezcenne. Dobra, o, jeszcze Polaczek. No, daj, chodź, szwagier, chodź ty do mnie, chodź tu. No i dajesz, no, co to było? Ola, trzeba się na kimś wyżyć, nie? Kurwa mać, jak ja tych hakerów pierdolonych nienawidzę. Bardziej nienawidzę hakerów, niż Kamil Szajch nienawidzi ludzi z Minecrafta. Pomimo tego, że sam Minecrafta nagrywał. No. Kurde, ostatnio te wszystkie dramy na YouTubie mnie rozwalają, nie? A w ogóle nie wiedziałem o tej całej dramie z Kamilem Szajchem. Oj. Dopiero później zacząłem się tym interesować. Kurde, no po prostu... Oj, no co jest grane? Oj, dobra. Ciśnięty tylko. Dobra, już ściśnięty. Po prostu masakra z tym Kamilem Szajchem była. Kurna mać. Jeżeli ktoś nie wie, to po prostu zepsuła mu się chyba płyta główna, czy coś w tym stylu za 300 zł. A ten poprosił o. No, beczka szmato! No, bo cholera, nie udało się. A ten poprosił o jakieś dotacje ze strony swoich widzów, wpłaty na konto PayPal. I... pięknie. Poprosił chyba o. Jakieś wpłaty i zbierał sobie na Alienware'a za 7000 zł, nie? No, zajebiście, nie? Płyta główna mu się pali za 300 zł, a on chce, kurde, komputer. Jakiegoś wypasionego laptopa za 7000. No, zajebiście, nie? No i ludzie zaczęli go jechać i kurde! Dobra, ale była beczka szmato. Ludzie zaczęli go jechać i w ogóle on tam zaczął wszystkich wyzywać od jebanych kurew. Głównie to byli jakieś negatywy, wertezy, bany ku, same Minecraftowcy i zaczął, kurde, się pluć na tych wszystkich Minecraftowców.
W ogóle wczoraj zlajkowałem filmik, będzie w moich polubionych. Możesz to zobaczyć, tam kurczę, takie wycinki najfajniejsze z Kamila Szajta i tego jego rage'a na właśnie ludzi z kwadratowych masakr i tym podobne. Masakra. A teraz jeszcze tak drama z Banyku. Wiecie co, ja zrobię chyba odcinek, w którym wypowiadam się, co sądzę o tych wszystkich dramach, bo mam taką swoją własną teorię. Wyciągnąłem pewne wnioski po tej całej dramie zeszłorocznej między mną, Handelem i Tesiaczkiem. I mam po prostu pewną swoją małą teorię, obserwuję też YouTube'a, to coś tam dzieje i mam coś do powiedzenia na temat tych dram i wydaje mi się, że trzeba będzie zrobić jakiś specjalny odcinek poświęcony tym dramom. Chociaż nie będę starał się wybić na Banyku czy coś, z tobą na laskę w dupie, chociaż przyleciałbym, kurde, chętnie. Oj, zaruchałbym, kurde, ma takie spore cycuchy, takie, że kurde, po prostu motorboating zrobić po prostu. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku. Pomacham wam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo!